witam Was bardzo serdecznie w 23 Vlogmasie. Już jutro Wigilię i nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę. Pomimo tego, że dzisiejszy dzień naprawdę będzie ciężki. Ja wstałam dzisiaj o godzinie 7 i muszę Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dzisiaj jest ostatni dzień, w którym musiałam wstać rano, bo już naprawdę dzisiaj stawało mi się masakrycznie. Pomimo, że wczoraj położyłam się dość wcześnie, bo o 11, to chyba po prostu zasnęłam jakimś głębokim snem, bo nie mogłam się obudzić. Mamy kolejny ponury dzień, co po prostu mnie dobija. Wczoraj jeden dzień był słoneczny, a dzisiaj znowu ponury, ale damy radę. Jest tydzień, zapowiadam się bardzo pracowicie, bo do 15 pracuję. Potem w planach, co prawda, na szczęście nie ja, ale tutaj u mnie jest pieczenie ciasta, obieranie choinki, przy którym będę pomagać. Muszę jeszcze pójść na pocztę do spowiedzi i ogólnie ogarnąć resztę mieszkania. Mój pokój już naprawdę wygląda zadowalająco i nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę. Oczywiście tego pewnie nie zdążę sprzątać, co leży tam i pewnie posprzątam to później, gdzieś po świętach. Ale mimo wszystko bardzo się cieszę, bo tutaj te moje najważniejsze półki są wreszcie ogarnięte, wreszcie jest porządek i wreszcie nie ma tego chaosu, bo bardzo często jak się maluje rano, czy maluje się na jakąś imprezę, to zawsze maluje się do ostatniej chwili i potem, wiecie, zostawiam taki chaos wokół siebie i wychodzę, a bardzo, bardzo tego nie lubię. Dlatego ja teraz idę pracować, może uda mi się gdzieś tam na przerwie otworzyć z Wami kalendarze adwentowe i odezwę się potem. Właśnie skończyłam pracę i za chwilę idę na pocztę, ale postanowiłam przed wyjściem otworzyć dla Was kalendarz, żeby po prostu o tym nie zapomnieć. Tu mamy okienko numer 23 i tak jak już podejrzewałam, bo widzieliście, okienko numer 24 jest duże. Ja niestety musiałam okienko 24 otworzyć, wtedy to świeczka była wypadnięta. I tutaj dzisiaj mamy okienko 23, ostatni tea light. I powiem Wam, że widziałam, jaki będzie tea light, bo nie liczyłam tych tea lightów. I jest to tea light, tak, tea light żółty. Uwielbiam, kiedy fokus ucieka. Okej, tu się na okienku sfokusowało. Czekajcie. O, zadziałało. Widzicie, jest to tea light żółty, czyli ten, który jest najbardziej słodki. I to był dzisiaj ostatni tea light z tego kalendarza. Chyba nadużyłam w tym klipie słowa tea light, ale nieważne. Bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać, jaka świeczka będzie jutro, bo to będzie chyba ta najbardziej świąteczna z tych czterech nowych zapachów. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak będzie pachnieć, czy będzie mi się podobać, czy też nie. Ale już przechodzę do drugiego kalendarza adwentowego. Powiem Wam, że te kalendarze już są tak sfatygowane, że tutaj okienko 23 też się już zaczęło otwierać, ale otwieram je przy Was. Czekajcie. Okej, numer 23, gdzie jest, no tak, na środku jest 24 jutro. I co my tu mamy? Mamy kinderka, fajnie, super, cieszę się. Zobaczcie, że chyba dwa dni, nie, dawno nie było, nie, najdalej było, nie było błędu. Kinderek był gdzieś dwa dni temu chyba, ale dzisiaj jest znowu. I podejrzewam, że jutro, bo tutaj 24 jest dużym okienkiem, będzie kolejna figurka, tylko że właśnie na Mikołajki była mniejsza, a tutaj chyba będzie większa Mikołaja, tak podejrzewam. Ale zobaczymy, no bo było napisane nawet na folii, że jest właśnie jeden Miferek i jeden Mikołajek, a dodatkowe figurki. Ale dzisiaj mam do kawy, jak wrócę, czy do ciepłej herbaty, właśnie kinderka. I teraz idę na pocztę, bo muszę odebrać przesyłki i też muszę jeszcze wysłać przesyłki, dlatego właśnie szybko lecę na pocztę, na przykład od razu po pracy, bo potem boję się, że jak przypadnę, wiecie, w kuchni, przy dekorowaniu choinki i przy porządkach, że po prostu zapomnę, a wiadomo, poczta jest otwarta do konkretnej godziny i muszę ją zdążyć. Dlatego ja idę, kalendarz mi się buja, nie wiem dlaczego, coś tam moja druga ręka nie może go utrzymać, ale to nieistotne. Przysiągł, żeby się po prostu nie denerwowało. I odezwę się do Was pewnie po powrocie, bo ja idę tylko na pocztę, dlatego nie będę Was zbierać, bo słyszałam, że jest strasznie zimno i tak Was pewnie nie wyciągnę, bo nie będzie jak. Dlatego pokażę Wam, jak wrócę, co tam odbiorę. Powiem, że mają być jakieś kartki na święta, coś tam było, ktoś tu mi pisał o przysypce na urodziny, dlatego Wam na pewno to pokażę. Wiedziałam właśnie z poczty i już tworzyłam przesyłki. Docelowo wszystko włożyłam do jednej koperty, żeby mi tutaj było wygodniej. I są to głównie kartki, dlatego Wam je teraz pokażę. Ale chciałam powiedzieć, że jest okropnie zimno. Poszłam tylko na pocztę i z powrotem i strasznie zmazłam. Nie wiem, co robią sąsiedzi, jakieś dziwne maszyny na pracuje. Mam nadzieję, że mnie nie zagłuszy. I po pierwsze chciałabym Wam naprawdę serdecznie podziękować za kartkę, za kartki, które mi wysyłacie. Naprawdę to jest bardzo miłe. Pierwsza kartka, którą otrzymałam,
Jest to kartka od Asi. Asiu, bardzo Ci dziękuję za kartkę. Jest prześliczna, przepiękna. Ja Was dziękuję za przepiękne życzenia. Tak, wiem, bardzo długo szłam po tą kartkę na pocztę, ale jak byłam w zeszłym tygodniu, to ona jeszcze nie doszła. A teraz właśnie już jest. Wielkie, wielkie dzięki i również Wam życzę dla Ciebie i dla córeczki oraz dla męża wszystkiego najlepszego na święta. Po prostu Was zdrowie, wesołych świąt. Ogólnie jeszcze dzisiaj będę podskadać jeszcze je, ale to potem. Druga kartka natomiast jest od kolejnego stałego widza na moim kanale. I pokażę Wam, bo to jest bardzo niesamowita kartka. Zobaczcie sami. To jest kartka, którą można powiesić. I jest to kartka od Olka. Spróbuję Wam ją tak pokazać. O, zobaczcie sami. Kartka jest jak dla mnie... Moment, spróbujemy złapać fokus. O, jest fokus. Jest to kartka, która, jak widzicie, tutaj ma przepiękny rysunek. I ona się kręci i jest z różnych części. Według mnie wygląda to naprawdę bajeransko i jest super. Wielkie dzięki, Olek, za tą kartkę. Naprawdę... Od razu się uśmiecham, jak ją zobaczyłam. Czekajcie, przesunę sobie kartki po prostu z boku. I tutaj dostałam taką małą przesyłkę na urodziny od drugiej Asi. Aś, wielkie dzięki. I pierwsza rzecz, która pachnie przepysznie, jest to herbata, już Wam mówię, herbata czarna, tak, piernikowa. Zobaczcie, herbata sypana. I uwierzcie mi, ona pachnie już przez to opakowanie. Na pewno ją gdzieś święta spróbuję i Wam przetestuję i powiem, jak ona po prostu, jak ona jest w smaku, czy mi zasmakowała. Chociaż po zapachu już czuję, że na pewno mi zaspokoi, bo pachnie prześlicznie. I tutaj ewidentnie widać, że Asia ogląda kanał, bo dostałam Kinder Bueno. A jak wiecie, ja uwielbiam Kinder Bueno, to jest mój ulubiony batonik, po prostu ze wszystkich chyba. No i Mars. Uwielbiam Kinder Bueno i Marsy. I dostałam czekoladę. Czekoladę mleczną. Wielkie dzięki za takie krótkie napominki na urodziny, a które mi sprawiły naprawdę bardzo dużo radości i uśmiechu, szczególnie ta herbata. Wielkie dzięki, naprawdę. Herbata będzie przetestowana, mam nadzieję, że zobaczysz to, jak ją testuję i moją pierwszą reakcję na vlogu. Postaram się, żeby to było jeszcze na vlog masie do końca roku. Takie rzeczy właśnie dobrałam z poczty. Teraz od razu zabieram się za dekorowanie babki, bo właśnie moja siostra upiekła babkę i będziemy ją polewać polewą, dekorować i potem zabieram się za ubieranie choinki. Oczywiście wiadomo, my mamy bardzo, bardzo dużą choinkę i wiadomo, że ja tylko powieszę bajki na poziomie, na którym sięgam, ale to będzie rodzinne ubieranie choinki i będzie to czas spędzony z rodziną. Postaram się Wam gdzieś tam dać jakieś przebitki, ale pewnie nie zrobię tego tak artystycznie jak wszyscy. I na pewno na koniec Wam pokażę to, jak będzie choinka wyglądała. Jeszcze dzisiaj chcę iść do spowiedzi, ale myślę, że o tym powiem Wam później. And a happy new year. Now bring us some figgy pudding.
Jest pół do ósmej, a ja dopiero co wróciłam z kościoła, ze spowiedzi. Było tak strasznie dużo ludzi, że ponad godzinę byłam w kościele. Ale tak to niestety jest, jak ktoś ściąga do tej chwili, bo po prostu nie się nie wyrabia. Ale bardzo się cieszę, że jestem już po spowiedzi, więc jestem gotowa na święta. Teraz jem kolację, ale tak jak mówiłam, na obiad miałam sushi, więc nie jestem za bardzo głodna. Dlatego postanowiłam spróbować babki. Zobaczcie, ona fajnie wyszła w środku. Oj, bo mi zasłoniło. Ona naprawdę fajnie wyszła w środku, bo jest taka jasna i ciemna. I do tego mam herbatę, już wam pokazuję. W tym czarnym kubku, który niedawno kupiłam z Auchan. Ale mam zwykłą herbatę. Ja napiłam nową herbatę w czasie pracy, ale myślę, że wypiję sobie ją jeszcze jutro. I wtedy wam o niej opowiem, albo pierwszy dzień świąt, zobaczymy. Bo otwarta rano nowa herbata, która bardzo mi smakowała i którą wam mogę polecić. Ale już dzisiaj mi się nie chce drugi raz dziennie pić tej samej herbaty. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj naprawdę jest bardzo, bardzo zagniany dzień, ale bardzo dużo rzeczy udało się zrobić. Co prawda przede mną jeszcze wiele innych rzeczy do zrobienia, ale mam takie podejście, że już większość rzeczy mogę nie zrobić, że już te najważniejsze są zrobione, dlatego bardzo się cieszę. Teraz sobie spokojnie zjem, myślę, że trochę poglądam YouTube'a i potem jeszcze muszę ogarnąć jedno miejsce. A kiedy zrobię to, myślę, że dzisiaj się też w miarę szybko położę, żeby jutro być wyspaną w swojej własnej rodzinie. Dlatego ja zabieram się za jedzenie, za cieplą herbatę i odezwę się potem. Jest około godziny 22. Ja właśnie oglądam sobie YouTube i powiem wam, że odpoczywam po tym intensywnym dniu. Tam w tle oglądam YouTube, jak pewnie możecie zobaczyć. I postanowiłam chwilę do was pogadać i przy okazji nałożyć sobie płatki, bo chcę wam pokazać, jak wyglądają te płatki pod oczy z serii Q10 z Balei. Powiem wam, że je bardzo lubię, tak jak widzieliście, zakupiłam kolejne opakowanie. Poczekaj, czy sobie je otworzę. Okej, dobra. Już skumam, jak się odbiera. W sposób odwrotny niż zazwyczaj, ale okej. I postanowiłam, że po prostu z wami porozmawiam w tym czasie. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj co prawda ja, wiadomo, fizycznie bardzo się nie zmęczyłam, ale to wielkie zamieszanie bardzo mnie zmęczyło psychicznie i chcę sobie trochę odpocząć przed urodzinami. I oczywiście, jak widzicie, wyskoczyła mi wielka krosta na brodzie, jak to zawsze się zdarza przed większymi, wiecie, wyjściami, przed fajniejszymi dniami. I o, tak wyglądają te płatki. One są naprawdę takie mięciutkie. Jak ja wam pokazuję. Tak wyglądają te płatki i one są takie fajne, lekko mięciutkie, jak poduszeczki. I oczywiście już mi się korektor starł, ale wybaczcie, nie będę już tego poprawiać, bo myślę, że za niedługo będę już kładła się spać. Chcę się położyć tak koło północy, żeby po prostu się wyspać. I nakładam sobie płatki, bo chcę, żebym miała jutro naprawdę wypoczętą tą okolicę. I powiem wam, że ten zabieg pielęgnacyjny, no tak, złożono nie na to oko. Sorry, papajek zawsze z mojej strony. Ogólnie to trochę ciężko mi teraz tak to zrobić tutaj do kamery, ale dobrze, udało mi się. Bo normalnie sobie podejdę troszeczkę bliżej do biurka, jak tutaj mam lusterko. Dlatego tak trochę, o widzę, że fokus się nie złapał na mnie. Halo, fokus? Tu jesteśmy. Czekajcie. O, złapał się na mnie. Bo nie wiem, czemu łapie tło strasznie. O. I tutaj staram się, żeby było to, wiecie, jak najbliżej oka, ale też by to nie wchodziło do środka. Mam nadzieję, że to jest w miarę logiczne. O, i tak te płatki wyglądają. Chociaż powiem, że wam, że ciężko się siedzi tak, żeby one nie spadały. O, to jeszcze w kącik sobie zawsze dokleję. I się siedzi z nimi, już wam mówię, ile? 20 minut. Okej, okay, już wiem, która jest godzina i za 20 minut po prostu sobie ściągnę. I powiem wam, że to jest jeden z niewielu takich zabiegów, po którym widzę efekt od razu, tak? I że wystarczy, że sobie nałożę te płatki i zaraz po ściągnięciu widzę, że ta skóra jest po prostu taka mięciutka, taka wypoczęta. O, okej. Okay. I naprawdę, chyba założyłam je jednak odwrotnie, ale mam wrażenie, że one są, widzicie, tak samo wycięte z każdej strony. One nie mają tutaj jakiegoś konkretnego czubka, więc trochę, może nie najlepiej się nakłada,
ale mimo wszystko naprawdę działanie jest super. Jak widzieliście w jednym z vlogmasów, fajnie w ogóle wyglądam teraz. Zamówiłam sobie kolejne opakowanie, bo chyba mi zostały. Jeszcze jedna taka paczka. I właśnie ja chcę jutro mieć fajny, żeby fajnie makijaż mój wyglądał na Wigilię i też bym się po prostu czuła zrelaksowana. Jest 23. Ja powoli kładę się spać, bo chcę być jutro wyspana i wypoczęta. Muszę przyznać, że te płatki są naprawdę rewelacyjne. Mam teraz taką bardzo mięciutką, fajnie nawilżoną i zrelaksowaną skórę pod oczami. Jak cały dzień czułam, że to, jednak z niewyspania te oczy są opuchnięte, takie obrzmiałe, obolałe, tak teraz naprawdę jest mi bardzo przyjemnie i teraz naprawdę będzie super położyć się do łóżka i odpocząć. Czuję, że jutro mogę nie mieć w ogóle worku pod oczami, więc to na plus. Ja ogólnie z budowy mojego oka mam coś takiego, że mam lekką tutaj poduszkę, ale to nie jest, wiecie, opuchnięte oko codziennie, tylko mam po prostu tutaj dość dużą powiekę dolną. Ale mimo wszystko też często mam spuchnięte oczy, dlatego takie płatki są dla mnie naprawdę wybawieniem. Coś czuję, że chyba już mam na wieczór chrypę? Nieistotne. Co prawda u mnie jest jeszcze jeden dzień przed świętami, ale wy będziecie oglądać tego vlogmasa w Wigilię. Dlatego w tym miejscu chciałabym wam złożyć moje najszczersze życzenia na święta Bożego Narodzenia. Życzę wam przede wszystkim dużo nadziei, dużo radości, dużo uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Żeby Pan Jezus naprawdę narodził się w waszych sercach, żebyście poczuli, czym tak naprawdę są święta i na czym one się opierają. Oczywiście, jeżeli jesteście osobami wierzącymi, mam nadzieję, że przeżyjecie te święta nie tylko pod sensem odpoczynku, spotkań rodzinnych, co i też jest równie ważne, ale przede wszystkim, że przeżyjecie te święta duchowo, że nabierzecie nadziei i radości i że odchodząc z pasterki, czy też po prostu z od świątecznego żłóbka, będziecie dużo bardziej szczęśliwsi, dużo bardziej radośni i nakręceni, powiedzmy to w ten sposób, na życie i że te święta naprawdę coś zmienią w waszym życiu. Nie chodzi tutaj o to, żeby to były jakieś wielkie, rewolucyjne zmiany. Nawet mogą być to zmiany w głębi serca, ale życzę wam, żeby to był niezwykły czas, który przeżyjecie według waszych poglądów, według waszych religii, według waszego stylu życia, według waszych sytuacji rodzinnych, ale żeby te święta były najlepsze, jakie do tej pory mieliście. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog z babką, z choinką i z całym tym przedświątecznym chaosem przypadł wam do gustu. Ja w tym momencie będę się z wami żegnać. Dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć.